A tymczasem na stadionie Ferenca Puszkasza Węgrzy podejmują reprezentację Szwecji. Jubilat miał być obecny na trybunach tego wieczora, ale ostatecznie nie przyjechał na stadion. No i może dobrze, bo musiałby obejrzeć porażkę swoich rodaków. W 34 minucie bramka dla reprezentacji Trzech Koron. Dośrodkowuje Svensson, główka Melberga. Odbija piłkę Kirali, ale wobec dobitki Markusa Albaka jest bezradny. Cieszy się napastnik Aston Villa, 12 bramka w narodowej reprezentacji. A my zobaczmy raz jeszcze, jak doszło do otwarcia wyniku tego meczu. Ta piąta minuta gry, atakuje Kenesej. Kenesej. Bodnar, Listerz decyduje się na strzał z dystansu. Pomocnik Werderu Brema, 1-1, 25 minut do końca i publiczność w Budapeszcie wierzy, że ten mecz zakończy się zwycięstwem drużyny węgierskiej. Szwedzi bez bramkarza Magnusa Hedmana, także bez zawieszonego za kartki Zlatana Ibrahimowicza, ale trzeba powiedzieć, że znakomicie bronił młodziutki Isaksson, a w 66 minucie swoją drugą bramkę w tym meczu strzelił snajper Aston Villa Markus Albak i Szwedzi prowadzili 2-1. Szwedzi odnoszą bardzo ważne zwycięstwo, coraz trudniejsza sytuacja.